Witajcie moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Wyzwania Hotel. Nagrywam to drugi raz, gra mi się skraszowała totalnie podczas nagrywania i nic mi się nie zapisało, musiałam restartować komputer i jestem trochę rozczarowana, bo było wszystko fajnie i oczywiście musiało wszystko się... Zaczynamy moi drodzy, aha i chciałam jeszcze powiedzieć a propos Grety. Moi drodzy, Greta jest, jak wiecie, w ciąży, jest w drugim trymestrze na razie. Prawdopodobnie urodzi w następnym odcinku. I chciałam wam powiedzieć, że zrobimy sobie tak, że zostawimy sobie tego dzieciaka, będziemy podrzucać je do pokoju każdego z gości, co jakiś czas będą się nim zajmowali, a później wrzucimy go do piwnic i będzie naszym takim gnomem zarabiającym hajs. Julian, chodź. Chodź, kochany, weź tutaj. O, właśnie, a propos, byłam bardzo zdziwiona, ponieważ Julian ma za chwilę urodziny. Za dwa dni wyskoczy niedługo komunikat, bo tak nam wyskoczył. I chciałam zrobić przyjęcie urodzinowe dla naszego Juliana za te dwa dni. Zaprosić kilkoro przyjaciół. I zobaczcie, moi drodzy, nasz Julian jest tatą, ma córkę Genovefę z tą tutaj kolorowłosą, różowo-włosą panią, ma już dziecko, jest to Genovefa, no piękne imię wylosowane, cudowne, no cóż. A my jedziemy dalej, ale oczywiście nasze przyjęcie jest jak najbardziej aktualne. Chodź, stój, ej! Zuzanna. Wesołe zapoznanie. I słuchajcie, jak grałam, to wzięłam trójkę gości. Na dwójkę gości wylosowałam najlepszą obsługę. No co się stało? Na jednego najgorszą obsługę, więc tak na szybko ich teraz przyporządkuję. Nawet mówię, no nawet fajnie, bo nie muszę nic robić. Ho, 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 hi, hi, hi. Ty w tym szlafroku. A okazało się, że muszą robić wszystko od nowa, ale niech będzie to tak, że zostanie to jak było. Pierwszy gość był najlepsza, nie, najgorsza obsługa był pierwszy gość, z tego co pamiętam. Mówiłam, że jeszcze trochę lipa, bo... ale talerz tu jest, który położyłam, dziwne. Mówię, że trochę lipa, bowiem tani jest ten pokój, chodź tutaj. Ej, przecież nie dodałam do grupy chyba, nie? Stój! Dodaj do grupy. Kurczę, tak się zakręciłam, mówię, tak się cieszyłam, fajny odcinek będzie, a tu wszystko poszło. Się kochać. Chodź tutaj, podejść razem. Dlatego, o, jest ten komunikat. Ho, 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 to za zaskoczenie, Julian ma urodziny. No i tak. Jue! Gdzie ty tu sprzątasz? Czego tu chciała? Do łazienki proszę skorzystać i miałaś robić zupę z małży. Rób tę zupę. Ona dostaje najgorszą obsługę. I tu zostaje na noc. Chodź, Julek. No chodź, Julian, chodź. Nie, nie chcę, pan. Już raz mnie zapraszałaś. Chodź. Dobra, ona dostaje tutaj najgorszą obsługę. Zablokujemy dla wszystkich. Musimy zdobyć jeszcze dwójkę gości. Jeden miał najlepszą obsługę, a drugi na najlepszej obsłudze mi się gra skraszowała, więc musimy sobie kogoś znaleźć. No i człowieka posąga nie może... O, teraz możemy, bo już nie pozuje. To możemy go sobie poznać. Więc teraz weźmy sobie człowieka posąga. Póki nie pozuje, to możemy... Co to za ładna pani? Całkiem ładna, nie? A krowa tam nie jest głodna? Nie. Idziesz i idziesz, no. Ej, przebrał się, ale suchar. No ale dobra. Cześć, mój drogi, ty dostaniesz najlepszą obsługę, bo tak wylosowała kostka w poprzedniej rundzie. I tutaj proszę bardzo, do tego pokoju. O, tu nie wytarła podłogi jeszcze. Czy tu są otwarte drzwi? Otwarte. Hej, ja go nie dodałam do grupy! Ale ja jestem po prostu tempak dzisiaj. No i za... Nie, to jest coś inne. Tu jesteś, gościu. Dobra, rozwiążemy grupę i dodamy go do grupy. Od nowa. Jezus, jaka jestem zakręcona po prostu. Tak się zdenerwowałam tym crashem. Podejdź razem. Dobra, zablokujemy dla wszystkich. Julian, wyłazisz. Rozwiążemy grupę.
Okej, okay, i zablokujemy dla wszystkich. I musimy zdobyć jeszcze jedną osobę, ale dla niej wylosujemy coś innego, ponieważ nie mam już najlepszego pokoju, żeby dać. Chciałabym tę blondynkę. Gdzie ona poszła? Halo, halo, tu jesteś. Tak, tak, tak. Może będzie z nią Barabara. Julian, byś sobie. Dlaczego? Dlaczego nie chcesz nic? Ty. Resetuj. O, zobaczcie, jaka jestem zdolna. No i znowu to samo. Dlaczego? Resetuj. Wesołe zapoznanie. Chodź. No, podejdź tutaj. Chodź. Poszła sobie. Dlaczego nie chce z nami być? Jest taka ładna. Kurde, no. To teraz weźmiemy kogoś innego. Ty w tych gaciach. A nie, ty już byłeś. Ty byłaś, ty też pewnie byłeś, bo się znamy, albo i nie, ale nie wiem. Ty byłaś. Wieś się, przebierz. Zmień strój. I co tutaj było? Czytaj, aha, przewodnik. Przewodnika nie potrzebujesz, bo nie po to tu jesteś, mój drogi Julianie. Tyle simów dookoła wprowadziłam i nikogo nie ma. Tu sobie ktoś poszedł. Hej, nie widziałam tego parkingu jeszcze. No, nie, dlaczego jest tak pusto? Kurczę, ta godzina. A ty? Ty. Wesołe zapoznanie. Okej, okay, dodamy go do grupy i losujemy już dla niego. Numer 5. Numer 5 to gość dostaje najgorszą obsługę. Idziemy w lochy. W lochy, w lochy. Gdzie mamy? Mamy tylko jeden pokój chyba wolny w tych lochach. Tak jest. Podejść razem, nawet nie jest tak najgorzej, bo nasza Greta podłogę wymyła. Tu, jedzonko dla ciebie. A co ty tutaj robiłeś? Aha, bo ty jesteś tutaj, dobra. Chodź, Julian. Ty podejdź tutaj, a tu zablokujemy dla wszystkich. I okej, okay, i już zablokujemy dla 100% wszystkich. Dobrze, możesz porozmawiać sobie z Gretą naszą, bo ona jest biedna, trochę samotna. Ej, gdzie ty lyziesz? Możesz go na przykład objąć. Możesz na przykład jeszcze poplotkować i na przykład ożywiona rozmowa. Proszę bardzo. Czy ta zupa jest już gotowa? I znowu ci nie wyszło. Z ciebie to nie jest jednak zbyt dobra kucharka. Pogadaj sobie trochę. A później jeszcze raz gotuj tę cholerną zupę z małży. Dzisiaj będzie zupa z małży na obiad i koniec. Ty jesteś głodny i chce ci się siku. Spoko, zaraz. Co to tu robi? Jest tu gdzieś jakiś kosz? Gdzieś jest, bo jak... O, właśnie, kładłam. Dobra. Tak właśnie. I w poprzednim nagraniu to mówiłam, które oczywiście się nie nagrało poprawnie. Że chciałabym kontynuować wyzwanie, dopóki Julian nie stanie się starcem lub dopóki nie zbankrutujemy. Taki jest mój cel, nie zbankrutować. Dobra, dobra, Julian, chodź szybko do toalety, bo nie zdążysz. A Greta, dobra, troszeczkę towarzystwo ci podskoczyło, więc możesz zajwaniać do kuchni i nam tutaj posprzątać. Głośnik oczywiście zepsuty, a jakże? To coś się nie zrobiło tak, jak miało być, okej. Okay. Za dużo tutaj tych głośników jest. Jeden w zupełności wystarczy. Sprzedajmy te dwa. Tu jeden i tu drugi. Dobra, starczy nam tylko jeden, bo później włączają każdy po kolei i nie słychać żadnej i wszystko słychać naraz. Okej, okay, Julian, tak, ty jesteś głodny, więc chodź tutaj sobie usiądź i poczekasz, aż zrobi nasza Greta zupę na obiad. Wtedy sobie troszeczkę możesz podjeść. Ciekawe, co nam się teraz urodzi. Chłopiec czy dziewczynka? Może dwójka? No i to czegoś tych gości będziemy mieć. Będą się opiekowali tymi naszymi dziećmi. Tam je nakarmią, coś tam zawsze przewiną, bo będą im wyć. I co jest? Zupka? Jest. I jakoś całkiem w porządku. Weź proszę schowaj też do nie to. Schowaj porcję do wyposażenia. Zaraz musimy rozdać jeszcze naszym gościom. Do wyposażenia druga i do wyposażenia trzecia. Chyba trzy muszą być. Dwa. No bierz, bierz kochana, bierz. Weź sobie porcję i ty też weź sobie, mój drogi, porcję.
A tutaj weźmiemy jej z tego wyposażenia i rozdamy simom, którzy są tutaj w pokojach. Cztery nawet są tutaj porcyjki. Ok. Tak, jedna porcja dla ciebie. Druga, kochany, dla ciebie. I do piwnicy jedną porcję musimy zanieść. Do ciebie, kochana. Bo z sobą był wróg, a nie najgorsza obsługa. A wy tu macie swoje jedzonko. Więc jest wszystko w porządku. Okej, okay, i możesz zawołać na posiłek. Niech tam kto chce, to niech sobie przyjdzie i zje. Tutaj też coś grało. Aha, ten, no dobra. I co, zjecie sobie? Nie chcecie jeść. Aha. Wasz wybór. No ale dałam im żarcie, nie? Więc jak im nie pasuje, no to trudno, ich problem. Wszędzie naczynia. Dobra. I co, Julian, dlaczego wy tu w ogóle stoicie? I co, Julianku, czy ty się najadłeś? Najadłeś, ja mam jeszcze dwa pokoje do obsadzenia. Ty tak tutaj się bujasz, a to jest sprzedawczyni. Wesołe zapoznanie, chodź. Dobra, rozwiążemy grupę, ją dodamy do grupy. To jest która Nina, tak? Tak, Nina Caliente. I losujemy sobie, nie widzę. Numer 5, Boże, znowu najgorszą obsługę. Nie mam takiej możliwości, jeszcze raz. Nie może być 5 i 4, bo nie mam takiej możliwości. No, no i znowu numer 5. No co jest z tą kostką? Numer 1. Przyjaźń. Przyjaźń, no dobra, dobra. Przyjaźń może być tutaj, proszę. Może być w tym pokoju na przykład i... Chodź, podejdź razem. Dobra, zablokujemy i tych przyjaznych interakcji teraz od groma trzeba dać, żeby oni w ogóle... Nie wiem, czy obejmi akurat zadziała, czy Nina będzie... Ach. Chcę, ojej, to zaraz pójdzie szybko. Parę razy się przytulą, trochę poopowiadają i przyjaźnie po prostu najlepsze na świecie, no żeby tak było w prawdziwym życiu, nie? Poplotkuj trochę. O jest. Pochwal. Śmieszna historia. Co? Mogę wiedzieć, co ci się dzieje? Hej! Wszystko okej jest? Czy ty zaczęłaś rodzić? Czemu ty uklęknęłaś? Mam nadzieję, że zdąży do toalety. Porywająca historia jeszcze jakoś. Jakoś, jakoś, powiedz, że jakoś. Historię. Z chlebia i coś tam jeszcze, kurde, nuda. Pozna jeszcze. Żartuj. Boże, jakie po prostu nudy. Zapytaj, jak minął dzień. Popraw humor. Dobra, streszczaj się, bo tutaj nie ma czasu. A tobie, Greta, co, już jest dobrze? Tu też jakiś kubek, cholipa. Co to? Ta zupa do lodówki. To do zlewu. A tobie brakuje trochę towarzystwa. Nie chcesz sobie z kimś porozmawiać? Hej, przez telefon możesz przecież pogadać z kimś. Daichi. Zadzwoń do Daichi. Rozmawiaj. A wy jakoś idzie? Zabawny jeszcze jakiś dowcip. Rozmawiaj o technikach. Dobrze, mamy już przyjaciół, proszę bardzo. Wpuść Juliano, Italiano. Podejdź, to nie jest twój pokój. Nie będziesz spał tutaj, do siebie, wynocha. Wynocha. Narka, Nina, do jutra. Zablokuj dla wszystkich, a ty do siebie, mój drogi. Ty miałeś w ogóle coś robić. Aha, spłataj 10 psikusów, osiągnij 6 poziom złośliwości. 10 psikusów, przez telefon też można, tak? Zrób psikusa przez telefon. Dobra. Teraz każdemu wrogowi zrobisz. Proszę. No to do spania, a my widzimy się rano na podliczeniu. Nie udało mu się spłatać wszystkich psikusów, bo jeden mu nie wyszedł, ale 3 już ma. Dlaczego ty śpisz na kanapie? Przecież masz swoje łóżko i to nawet całkiem wygodne. Śpi proszę u siebie. Mamy godzinę prawie 5. Greta już wstała jakąś godzinę temu. Chciało jej się bardzo, bardzo do toalety. Teraz jest głodna, więc sobie coś zje. Ale wiesz co, możesz zrobić jakieś śniadanie fajne. Na przykład
Jajecznica z bekonem, dobra. Proszę, podaj to na śniadanie do wszystkich. Myślę, że Julian też sobie chętnie zje. W sumie, wiesz co, Julian, mógłbyś już wstać, ty jesteś wyspany. Weź sobie, proszę, szybki prysznic, skorzystaj. I możesz dalej płatać jakieś figle. Zrób psikusa. Kogo tam jeszcze nie lubisz? Jej na przykład nie lubisz. Proszę się pospiesz. Później coś tam jeszcze złośliwych porobimy. Zaraz tam się do kogoś wybierzemy, może na dół i na nim poćwiczymy. Okej, zaraz będzie śniadanie. Wiecie co, możemy już tak naprawdę podliczać. Mamy tutaj po 600, to jest tak 1200. Tu mamy panią Ninę, 1200 plus 300, to jest 1500. 600, 700, 800, 1800 simoleonów. 1800 to będzie 12764, czyż nie? Aha! Hashtag Bóg matematyki! Okej, dobra. I zaraz będziemy kulać, kto wychodzi. Tak, dzisiaj trochę wcześniej. Najpierw ten pokój tutaj po lewej. Mamy numer 4. Numer 4, czyli parzysta. Wychodzisz, moja droga. Odblokuj. Ty, moja droga Zuzanno, masz numer... Dali, bo nie widzę. Numer 3, więc jeszcze zostajesz. I ty na ten... Ojej! Gdzie mi tam zleciało? Nic nie widzę teraz. Moment, moment, moment. Numer 4 z tego, co widzę, czyli też wychodzi. Odblokuj. Jedziemy do góry. Nina Kalienta. Co z tobą, moja droga? Numer 1 zostajesz. Teraz ty. Numer 6 wychodzisz. I teraz ty, który siedzisz u mnie już nie wiadomo ile dni, masz numer 5 i jeszcze zostajesz. Oj, mój drogi biedaku. Ale chyba zjadłeś, bo nie ma tutaj zupy z małży. Chyba tak, chyba coś tam sobie podjadł delikatnie. Nie za dużo, ale coś było. Gdzie tu jest jakaś umywalka, kurczę? Ach, tu. Dobra. Mamy. Okej, to jeszcze chciałabym na szybko zrobić troszeczkę tej aspiracji złośliwej Juliana. 4 na 10. Zawsze, za każdym razem jak nagrywam, mam telefon. I gadam o głupotach niepotrzebnie. Głodna jesteś, weź sobie porcję i sobie zjedz, moja droga. Ty jesteś pewnie zawstydzony, nieudany psikus, ale chodź jeszcze do góry. Dobra, wiesz co, zjedz sobie najpierw śniadanie. Przydałby nam się jakiś komputer na dole, wszystko posprzedawałam, nic nie mam, mam tylko ten z recepcji, ale na nim tylko można sobie zamawiać i to jeszcze nie wszystko. Nie ma tutaj innego kompa. A to biurko nam tutaj pasuje do recepcji, nie? Żeby tutaj tak było. Fajnie wygląda. No, więc nie sprzedaję, to i tak jest mało warte. To będzie zajwaniał do góry. Dlatego, wiecie co, ja chyba zrobię może to poza nagraniem, ten albo w następnym odcinku może, bo nie chce mi się teraz, szczerze mówiąc. Chodź jeszcze pogadaj sobie z Julianem. Bo tobie brakuje rozrywki. Dobra, dwa razy to samo podżądałam, ale okej. Nie, obejmij nie, bo nie. Bo wstanie cię od stołu. Edu, zajmuj się posiłkiem. Dobrze, moi drodzy. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Ja jestem trochę rozczarowana i wkurzona, że mi tamto się nie nagrało. Musiałam wszystko robić od nowa. No ale trudno, to są Simsy. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!